W lutym 2021 roku stacja telewizyjna nadawająca bajki dla dzieci o nazwie Cubo zostaje zamknięta. Użytkownik z Splatkid 802, fajna nazwa, na swój kanał YouTube wstawia rzekomo ostatnie minuty życia stacji. Materiał wideo prezentuje naprawdę bardzo niepokojące sceny, na przestrzeni których w trakcie ostatnich chwil życia stacji postaci z kreskówek brutalnie giną. Co tak naprawdę wydarzyło się w trakcie ostatnich minut życia Cubo i czy materiał zaprezentowany przez Splatkid 802 jest fejkiem, czy być może faktycznie coś jest na rzeczy? Już za chwilę wszystkiego się dowiecie. Cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zostaw suba, kciuka w górę i wpadaj na Instagramka, a tymczasem myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Wszystko zaczyna się wczoraj, kiedy znalazłem ten film i się zainspirowałem. A dokładniej, 27 lutego 2021 roku użytkownik znany jako Splatkid802 Productions na swoim kanale publikuje film Cubo's Final Minutes on the Air. Materiał przedstawiał tytułowe ostatnie minuty życia stacji telewizyjnej znanej jako Cubo. Była to darmowa amerykańska sieć telewizyjna dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Była to nie lada gratka dla dzieci wychowujących się w domach bez telewizji kablowej. Stacja istniała od 2006 roku, natomiast w lutym roku 2021 miejsce miało jej zamknięcie. A owy materiał rzekomo miał właśnie przedstawiać końcówkę istnienia Cubo. Materiał prezentuje stary telewizor CRT, na którym wyświetlana jest ostatnia emisja z Cubo. Leci tutaj jakaś kreskówka dla dzieci. Niestety po zakończeniu nadawania serialu na ekranie pojawia się dziwny obraz przedstawiający różnych bohaterów z kreskówek dla dzieci. Zapewne są to bohaterowie dzieciństwa wielu z was, którzy znajdują się na mrocznym czerwonym tle w akompaniamencie naprawdę niepokojącej muzyki. Na ekranie znajduje się napis Uratuj Cubo teraz, poniżej znajduje się numer telefonu, natomiast na samej górze znajduje się w kółko zapętlany napis mówiący, iż stacja Cubo zakończy nadawanie po godzinie 11:59 wieczorem. Tak więc 23:59 i te sprawy. Aczkolwiek wcale nie musi tak być, wystarczy, że widzowie zadzwonią pod podany numer, jednocześnie wysyłając do donata stacji, pomagając w celu zebrania $2,500 na jej uratowanie. Znajdowało się tam również 4-minutowe odliczanie. Po pewnym czasie w tle słychać było dźwięk przeładowania broni, a następnie dźwięk strzału. Strzału oddanego do jednej z postaci. Po chwili zmasakrowana postać nie ma połowy głowy. Następnie sytuacja się powtarza. Znowu, znowu i znowu. Dla każdej z postaci z osobna. Po śmierci ostatniej z postaci, mianowicie inspektora Gadżeta, na ekranie pojawia się komunikat. Z powodu zaniedbania i bezinteresowności naszych widzów, Cubo jest zmuszone do zatrzymania nadawania waszych ulubionych programów o 23:59 27 kwietnia 2021 roku. Dawaliśmy jakościowe programy zarówno dzieciom, jak i rodzinom. Od pojawienia się w roku 2006 planowaliśmy poszerzyć naszą sieć w nadchodzącej dekadzie. Z powodu tego zamknięcia nie będzie to możliwe. My, jako Cubo i EW Scripts Company, spodziewaliśmy się czegoś lepszego po naszych odbiorcach, którzy nas zawiedli. To wszystko wasza wina. 2006-2021, dziękujemy za nic. Materiał odbił się całkiem sporym echem, zyskując na ten moment ponad 1 000 000 wyświetleń. Pewnie dla co niektórych osób, które właśnie to obejrzały lub obejrzały to wcześniej, szok, niedowierzanie, jak można wyemitować coś takiego w telewizji. Szczerze, kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, miałem dokładnie to samo, zatem rzućmy teraz okiem na to, co ludzie sądzą na ten temat w internecie i czy za granicą nie odbiło się to jakimś większym echem.
To był całkowicie niepotrzebny sposób na zabicie Kyubo. Nie obchodziło ich nawet, że prawdziwe dzieci oglądały Kyubo, kiedy to się stało. Wyobraź sobie, ile dzieci oglądało wtedy Kyubo. Prawdopodobnie doznali traumy na całe życie. Ciemne i bardzo złowrogie czerwone tło jest groźne i bardzo upiorne, a postaci, które zostały postrzelone, a w zasadzie zabite, wystarczają, aby wywołać gęsią skórkę każdemu dziecku. I to nie tą dobrą. Nie wspominając nawet o tym, że obwiniali widzów za to, że nie byli wystarczająco szybcy, aby uratować swoich bohaterów. Mówiąc to, twoja wina. Dziękuję za nic. To było bardzo niepotrzebne. To traumatyczne. Nie wiedziałem, czy to było fałszywe, czy nie. Tak mroczne i zbyt przerażające. To po prostu przerażające. Nie miałem Kyubo w moim telewizorze, nie obchodziło mnie to aż tak bardzo, ale dlaczego mieliby tak kończyć swój kanał? Czy nie zdają sobie sprawy, że ten kanał telewizyjny oglądają dzieci? To faktycznie było na żywo w telewizji w niektórych miejscach. Żal mi małych dzieci, które musiały to oglądać. Właśnie w ten sposób wypowiadają się widzowie pod wspomnianym filmem. Natomiast reszta internetu wydaje się milczeć, za wyjątkiem kilku filmów na YouTube. Poza tym nikt nigdzie się o tym nie wypowiadał. Brak jakichkolwiek artykułów, jakiegokolwiek nagłośnienia sprawy czy cokolwiek. W obliczu tego wszystkiego, czy naprawdę ta niepokojąca scena miała miejsce w rzeczywistości, czy jest to zwykły fake? Żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, najpierw dowiedzmy się, dlaczego Kyubo zostało zamknięte po 15 latach działalności. Kyubo od początku swojego istnienia należało do grupy Ion Media. Natomiast na przełomie 2020 i 2021 roku firma EW Scripts zakupiła Ion Media za 2 miliardy 650 milionów dolarów. Dzięki takowej transakcji nabyła m.in. Ion Television, Ion Plus czy m.in. Kyubo, jedyny program dla dzieci spośród wszystkich wymienionych. 14 stycznia 2021 roku EW ogłosiło, iż zaprzestanie dłuższej produkcji Ion Plus, Shop Ion oraz Kyubo wraz z dniem 28 lutego tego samego roku. Wobec tego mamy tutaj już pierwszą rozbieżność, bowiem w materiale na YouTube rzekomy koniec stacji był datowany na 27 lutego na godzinę 23.59, natomiast 28 lutego na kanale dalej były emitowane treści, dopiero wraz z końcem tego dnia kanał został zamknięty. Ponadto nigdzie nie było mowy o dość śmiesznej w porównaniu do ponad 2,5 miliarda dolarów kwocie 2,5 tysiąca dolarów, którą mogliśmy zobaczyć na wcześniej wymienionym filmie. Poza tym, jaki logicznie myślący człowiek zakończyłby istnienie swojej stacji telewizyjnej w taki sposób? Zwyczajnie wokół tak szokującego wydarzenia zebrałoby się zbyt dużo tej negatywnej uwagi, zatem jak widzicie, coś tu śmierdzi na kilometr. W opisie materiału znajduje się pewien edit z dnia 7 marca 2021 roku o następującej treści. Dostaję dużo wiadomości od SuperKigan9100 mówiących, że to fałszywe, ale tak nie jest. Nie mam komputera stacjonarnego, laptopa ani niczego, tylko mój tablet. Nie mogę nawet edytować dobrych filmów, więc zostaw mnie w spokoju, Kigan, i proszę przestań mówić, że ja to zrobiłem. Po przeczytaniu tego pojawiają się dwie kwestie. Pierwsza, co do samego autora tego filmu. Sam twierdzi, że posiada tylko i wyłącznie tablet i nie miałby gdzie zedytować takowego filmu i to może się jako tego łączyć. Telewizor CRT, z których korzystało się jakieś 2 dekady temu, nagrany za pomocą owego tableta. Na kanale poza tym materiałem nie pojawiły się żadne inne filmy, a sam kanał został założony 25 stycznia 2017 roku. Wobec tego przez te 4 lata nie pojawiło się na nim nic, aż do czasów zamknięcia stacji. Case ten przypomina trochę te wszystkie kanały, które wrzucają jakieś urywki z telewizji, gdzie dzieją się jakieś fajne, kontrowersyjne rzeczy, które z całą pewnością zebrałyby duże wyświetlenia. Ponadto kanał wprost wygląda, jakby został stworzony przez jakąś młodą osobę. Natomiast kim jest sam Kigan? Jest to osoba wstawiająca do internetu wiele kwestii związanych właśnie ze stacją Kyubo, a dodatkowo podobno maczał palce w tworzeniu wiki wokół Kyubo. W sensie ma on być jednym z jej założycieli. Ale to nie jest tutaj aż takie istotne. Jeżeli mielibyście jeszcze jakiekolwiek wątpliwości wokół tego kanału, a co więcej wokół tego filmu, czy jest on fejkiem czy nie, to mam dla was jedyną w swoim rodzaju informację. Ziomek, którego materiałem się tutaj zainspirowałem, niejaki Wavy Webserve, opublikował swój materiał na temat całej tej sprawy, gdzie dzwoni pod numer, który znajduje się w owym materiale. I wiecie, to jest dokładnie ten numer, pod który widzowie mieli wysłać donaty. Rezultat był następujący. It's a Rickroll. Tak jest, całość to oczywisty fake i jeden wielki troll. A przypieczętowaniem tego wszystkiego jest ten Rickroll.
Tak, wiem, jesteście rozczarowani i ja też początkowo się nabrałem, wiem co czujecie. No i to jak gdyby wszystko a propos tej sprawy. Splatkid 802 to jeden wielki troll, gościu skłamał w wielu miejscach co do tego wszystkiego. To on jest autorem filmu i tak naprawdę to on stworzył tą całą niepokojącą otoczkę wokół tego, w sensie rzekomo wyemitowany materiał, który oczywiście nie był nigdy wyemitowany w telewizji. Przepraszam was bardzo za to, że możecie być teraz lekko rozczarowani, ale stwierdziłem, że sprawa jest na tyle ciekawa, że mógłbym o tym nagrać materiał. No i propos tej sytuacji w tym materiale to byłoby już na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu, zostaw suba, kciuka w górę pod tym filmem, zostaw obserwację na TikToku, Instagramie, linki macie w opisie tych filmów, trzymajcie się, mówił Duazmondar, Newry.